Ja się nazywam Aleksander Kozłowski i zacznę pewnie od tego, że znajduję się obecnie po niewłaściwej stronie kamery. Boże, pochodzę ze świata, na którym nigdy nie powstały bloki. Z tego samego miejsca, z którego przyszły tu anioły i beboki. Czy ze Świętochłowi? Tyle, że w sumie na jedno wychodzi, może z innej epoki. To proszę jeszcze nie narodzi. Moja droga na tamtą stronę kamery, tą bezpieczną, zaczęła się właściwie od muzyki. I jakoś tak z tą muzyką się ciągle przeplata, bo miałem taki problem, że nie miałem żadnej stacji muzycznej w domu. Więc słuchając kaset westside'owego rapu, musiałem sobie wyobrażać te teledyski. Natomiast mniej od ideologicznej strony. Liceum, koleżanka z kamerą i z ojcem, który miał piwnicę pełną sprzętu filmowego. Teledyski to jest takie moje hobby i takie pole manewrowe, na którym mogę zrobić bardzo dużo, ponieważ artyści mają duże zaufanie do moich dziwacznych pomysłów. Najdziwniejsze miejsce, jakie nagrywałem. Ohuhu, panie. Kozubnik, opuszczony ośrodek czasowy, opuszczone kopalnie, opuszczone budynki. Zaczynam mieć wrażenie, że opuszczone staje się elementem łączącym. Ale też fabryki. Jestem wielkim fanem fabryk. Uwielbiam te miejsca, powodując trochę chaosu wśród ludzi, którzy tam pracują, bo wchodzę, bardzo jaram się, rozglądam się, mówię, jakie to jest piękne, a ci, którzy tam pracują, mówią, panie, tu zawsze tak było. Fajnie jest mieć pełną kontrolę nad całym procesem, ponieważ ja wtedy od początku do końca mam to w głowie i wiem, co robię. Ja chodzę na wszystkie Marvele, wszystkie po kolei i to po dwa razy. Oglądam, jaram się, po czym zastanawiam się, jak oni to zrobili. Jak to zrobić bez kilku milionów dolarów? Jak już się zrobi jeden taki, to potem każdy kolejny staje się łatwiejszy, dlatego że nagle wpadasz na coś takiego. A gdybym tak jeszcze wziął, tu postawił to, tu przystawił. Okej. Rahim, słuchaj, mam nowy pomysł. Zaczęło się dość zabawnie, bo mieliśmy 2 tygodnie na zrobienie teledysku, a ja przy moich rozwiniętych zdolnościach samozachowawczych postanowiłem zrobić teledysk wypakowanymi efektami, których w ogóle nie potrafiłem robić na ten moment. Dla mnie zawsze taką najważniejszą rzeczą przy tej twórczości, czy muzycznej, czy teledyskowej, czy reklamowej, czy jakiejkolwiek innej, było to, żeby zrobić coś innego. Chodziło o to, żeby zrobić tak, żeby zaskoczyć człowieka i wprowadzić trochę czegoś, co ja może błędnie nazywam chaosem.